Jo, cześć, tu podkarpackie wykopki. 5:30. Zadzieram kiece i lecę do kolegi. I do zobaczenia. Hello, jedziemy. Już po kawie. Jesteśmy, przejeżdżamy przez krainę 5-6 rund. Czy 7? Albo 7. Sprawdzamy nowe miejsce. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Dla nas nowe, ale czy chodzone, czy nie, to nie wiemy. No i co tam tyle, nie? Może pozdrowimy. Pozdrowienia dla pani Anny. Pani Anna? Tak, do pani Anny. I dla pana Marcina, MCV. Opowiem ci w tajemnicy, tylko nie gadaj nikomu. Nikomu nie powiem. Nikomu nie gadaj. Nikt się nie dowie. Nikt. Pani Anna na urodziny dla pana Marcina. Zamówiła sito, nożołopatkę z napisem. Co ty mówisz? No. Ja myślę, że na tym się nie skończy. Mi się też tak wydaje, że to jest początek czegoś lepszego. Życzę wam jakichś tych fantów, żeby to w tym sitku było złoto. Czy z tej nożołopatki też coś tam wydłubało się żółtego z ziemi, czy tam z piasku. I co? No, ten film będzie troszkę z opóźnieniem. Na pewno jest już po urodzinach i... Po prezencie? Po tym prezencie. Ale... Pozdrawiamy wszystkich z Facebooka, z naszego kanału. I co? Komentujcie, łapkujcie, bo za niedługo będzie konkurs dla subskrybentów, więc... Będzie coś tam można dostać od nas. Więc warto. Trzymajcie się i hej. Hej, hej, hej. Dojechaliśmy na miejsce. Takie widoki. Zaraz pokażę z drugiej strony. Cztery stopnie było. Czy tam jest? Ale jak tam, kolego? Zrobiłeś już z 15 metrów. Nie ma sygnałów? Ja będę twoim cieniem teraz. Zobaczymy. Ty masz, co ci zapika, to piątki lubisz wyciągać. No. Tutaj zbierasz piątki, to zawsze dwuje. Jest? Dwuja. Na dwuje? Dobra, dawaj. Na żywo będzie. Jest pierwsza dwójeczka. Gratulation. No to oby ten miły akcent się powtarzał. Do zobaczenia przy lepszym sygnale. Później wchodzimy w wodę. Jak tam, kolego, następny sygnał? Się 50 trafiło. 50 groszy, pięknie. Może akurat coś będzie. Zobaczymy. Poszukamy. Ło. A nie ma nic. 65. Pewnie jakiś groszak będzie. Gdzieś tu. Gdzie to jest? Co ma? O, kolega ma chochelkę. A ja mam
5 groszy. Pokaż kolego tą chochlę. A, za chwilę. Najwyżej. Albo już idę do ciebie. Jakby tak porobił dziurki, otworki. A. To by jeszcze w wodzie tym. Mhm. Na drobnicę, nie? No i sygnał 57, 58, taki ładny, przerywany, ale trafił się suwaczek. No, zobaczymy, czy coś będzie. O kurwa, panie, panie, pod prąd pan idzie. Pod prąd, o ty tam chodzisz po angielsku, lewą stroną, czy prawą, nie wiem. No panie, panie, wymusiłeś. Wymusił taki tłok na plaży. Szukamy dalej. Jestem wzywany do 925. Luki, luki, zgłoś się. Głęboki dołek. Pokaż. Jest punca. Aha, opłuczesz to? Piękny. Fajny. Gratulacje. Kurde, mistrzem jesteś. Ciągnąć dalej, może coś będzie, nie? No, może akurat. Słabo coś na tej plaży się zaczęło, ale... No ładne, ładnie się to błyszczy. Super. Ja mam coś w sicie, 47. Najprawdopodobniej będzie jakieś 10 groszy chyba. A nie, pomyłka. Z puszki. Szukamy dalej. A teraz sygnał 63, taki kurde, przerywane, jakby coś z dziurką, ale zobaczymy. A tutaj obok kolega znalazł ten pierścionek, ale ja mam jeden grosz. 10 groszy z wody. Zobaczymy. Ładny sygnał 78. Ale widzę, że czasem coś pierdnie na żelazo. Zobaczymy, czy to będzie kapselek, czy dwie rzeczy obok siebie. O, nawet już by wykopane. Jest, 925. O kurde. Piękny. Nawet się trafiło na 100%, 925. Jest to czarne, ale zaraz sprawdzę. Taka bozia piękna. Cieniutka blaszka. Bicie 7,8. Ale nie ma puncy do sprawdzenia. Piękne. Teraz będzie trzeba poszukać łańcuszka. Gitara. Oj, kochani, bicie 58-60. I są okularki. Jedne już mam, ale w zapasie się jakieś przydadzą.
I gitara. Właśnie kolega do mnie mówi, że jeszcze bumbuma nie znalazł. A ja mam, właśnie miałem sygnał 85-83, dosyć głęboko. I w sicie mamy właśnie wywołał. Jest bumbumek. I gitara. Już zimna woda. Będzie się trzeba przerzucić na rękawiczki. No kochani, idę, bo mnie kolega wezwał, aż musiał usiąść z wrażenia. I mówię, że ci się ciepło zrobiło. Pokaż, co masz. Ciepło. Chyba stal. Jak biło? 4,7. Troszkę za nisko. Jest próba. Zaraz to w makro pokażę. No piękne to jest, ale chyba nie wszystko złoto, co się świeci. Zaraz pokażę w makro. Panie, od razu mi sierpniowe upały przyszły. Może ty lepiej złota nie szukaj, bo jak mi zesłabniesz w wodzie. Odpłynę. No, piękne to jest, ale no niestety. Ale gratulacje. Drugą biżuterię masz. Dziękować. Pięknie. No kochani, po długiej przerwie coś wpadło. No i wpadła złotóweczka. My to już raczej będziemy powoli kończyć, ale jeszcze nie wychodzimy, więc może coś jeszcze się trafi. No, powoli kończymy z tym miejscem. Idziemy na podsumowanko. Wrażenia dziwne. Coś jest i za bardzo nie było. Dużo, ale super jest. Ogólnie liczy się wypad. Wspólny wypad. Po sreberku wpadło. Druga biżuteria też jest. U kolegi trafiona obrączka. Więc udany wypad. Hej. I co, kolego? Robimy podsumowanko. Czemu taki smutny jesteś? Serduszko zabiło szybciej. Oszukali ciebie. No i co, kolego? Wypad udany. Zadowolony. Zadowolony, no to opowiadaj. Co to masz? Co to jest złoto? A to? A wiesz, skąd to jest? Nie wiem. Myślę, że z kuchni. No to... Ja wiem, może jakaś zabawka. Kupa śmieciuchów. Tu już się napaliłeś na... No mówiłem na wejściu, że tu złotem czuć. Złotem czuć. Z pieniążków masz ładnie nazbierane. Jest 2, 3, 4, 4, 50, 4, 70 coś. No. No to... No niepotrzebnie troszkę serduszko. Ja myślałem, że to już zejdziesz. Ale piękna. Dużo nie stal nierdzewna. I w tej wodzie po kostki pani bym odpłynął. Gdzie bym ja cię później szukał? Na drugim brzegu. No i sreberko. Piękne. Gdzie jest ta próba? Jest. No czemu tam nie ma? Tam nie ma, bo wydaje mi się, że może jeszcze producent tego nie wymyślił, że można bić pieczątki. Popatrz, ładnie dzwoni. Mhm. No dobra. Idziemy do mojego. Coś jest. A ja co tam mam? Bumbuma z pieniążków
Gdzieś jeszcze miałem chyba 50 groszy, może, nie wiem, na tą chwilę złoty 12. Okularki. No i też sreberko z bozią. Takie cosik. To co, kochani, dzisiaj na tyle. Dziękujemy, że wpadliście. No i co? Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, bo za niedługo co zrobimy? Konkurs. Konkursik. Coś tam będzie do wygrania ciekawego. No to hejas.